Hubert. Filip. Dzień dobry. Tam, tam, tam. Nie, to była moja ten bardzo wczesna impresja na temat muzyki Ennio Morricone. Bardzo było tak dużo dęciaków i one budowały napięcie i jak zza tego krzyża, zanim ten tytuł wyjechał, to trwało chyba z 10 minut przecież. Lecz Filip, ale powróćmy do początku. O czym właśnie powiedzieliśmy przed chwilą? O czym zaczęliśmy mówić bezwiednie, nie wprowadzając słuchacza w temat? Ale słuchacz, który widział film, dobrze wie, o co chodzi. Hubert, zaczęliśmy od nieskładnego omawiania filmu Nienawistna ósemka pana Quentina Tarantino. Jest to ósmy film Quentina Tarantino, co zresztą bardzo dobitnie, jak zwykle w napisach początkowych nam uświadamia. A na dodatek w tytule jeszcze też, na wszelki wypadek. W związku z tym film, który pojawił się za oceanem, za wielką wodą już czas jakiś temu, a u nas dotarł dopiero teraz. I w związku z tym przejdziemy do bardzo profesjonalnej i bardzo głębokiej recenzji opisania tegoż. Już nie mogę się doczekać. Oraz naszych wrażeń z tegoż. Okej. I zacznijmy może od takiego podstawowego faktu, że Filip, premiera Gwiezdnych Wojen się przesunęła na grudzień. Mieliśmy czekać tylko półtora roku, a będziemy czekać jeszcze 2 lata. Zabolało mnie to trochę, powiem szczerze, bo jakby nie było... 7 miesięcy, kurde, bonusa, nie? Czekania. Oficjalny powód? Muszą trochę zmian w scenariuszu wprowadzić. Okay. Co trochę, że tak powiem, przyprawia mnie o lekką palpitację serca, ponieważ... Że nie jest gotowa historia jeszcze, tak, ponieważ zarówno epizod 8, jak i 9 został przecież do napisania przekazany panu Ryanowi. Jest. Okazało się, że może nie jest on takim świetnym scenarzystą, jak sądzili. Ale JJ mówił, że to jest najlepszy scenariusz, jaki czytał. No tak, ale dlaczego wprowadzają w nim poprawki? Kurde, nie wiem, Hubert. Mówili drobne, a czy pozytywne poprawki? Pozytywne. Znaczy co, wycinamy po prostu 5 postaci, które okazały się do dupy w trakcie, tak? Musimy potem tak zespawać film, żeby wyszło, że jest płynny. Nie wiem, jest jeszcze bardzo wcześnie, żeby spekulować, chyba nawet jeszcze nie zaczęli kręcić, więc... No właśnie. Więc... Ale zwiastun powinien być niedługo, nie? Tak, ale wiesz, jak będzie pierwszy zwiastun, będzie wyglądał, że po prostu tytuł pojawi i tak. Tyle. Nie, to będzie tak jak Rogue One był przecież zajawkę, miał tą pierwszą, co tylko kamera z Gwiazdy Śmierci pokazała jeszcze... nad dżunglą. Tak, i jeszcze w międzyczasie się zdążył tytuł zmienić w ogóle, no właśnie, więc tak. Dobrze, ale powracając do tematu, jakim jest ósmy film pana Quentina Tarantino. Jest to film rewolucyjny z paru względów. Po pierwsze, jest to ósmy film Quentina Tarantino. Jeszcze takiego nie było wcześniej, co by, to prawda. Co znaczy, że przed nami jeszcze 2 filmy Quentina Tarantino. Bo powiedział, że zrobi 10, tak. Tak jest. Drugi element jest taki, że muzykę do tego filmu tworzy powracający z niebytu i otchłani swojej starości pan Ennio Morricone, czyli znany wszem i wobec na całym świecie, twórca muzyki do spaghetti westernów. You had me at spaghetti. Tak jest. Yeah. A trzeci element rewolucyjności polega na tym, że został film nakręcony kamerami 70 mm i odtwarzany z projektorów 70 mm, obiektywami, które były używane w czasie kręcenia filmu Ben Hur i tak w ogóle... Jest, w ogóle jakaś... Masakra. Czyli w ogóle tak, ten cały film jest jednym wielkim hołdem do kina lat 60., 70., 30., do starego Hollywood, do objazdowych projekcji filmu. Tak jest. Ale niestety, takie cuda tylko, Filip, za granicą. Tylko za granicą. Najbliższe cuda chyba są w Wielkiej Brytanii tego typu. Tak, się nie ale to chyba takie też były tylko na zasadzie 3 czy 4 pokazy. Nie wiem, bardzo... Może musieli przewieźć statkiem wielki, ciężki projektor, zamontować na chwilę i potem zwrócić, co zresztą było przedmiotem kontrowersji, bo przecież jakieś tam sieci kin się poobrażały, że każą im montować projektory 70 mm stare, w związku z czym nie pokażemy w ogóle. Tak, ale ileż wiadomości było na temat projekcji? Przecież była słynna projekcja, w której film się spalił, ponieważ projektor zaczął szwankować i został spalony. Ach, piękne czasy, bo jak taśma na i ekranie... reszta została dokończona z projektora cyfrowego. No. I tutaj też, Filip, są jakby 3 rodzaje projekcji. Pierwsza projekcja prawilna w 100%, czyli projektor staroświecki 70 mm, tak, super panoramiczny, z pełną oprawą, to znaczy z uwerturą, nie, z uwerturą, bo okay. Przy prawilnych projekcjach była uwertura 3,5-minutowa muzyczna, zanim w ogóle pojawił się obraz, z rozsłaniającą się kurtynką i z przerwą w środku, którą w trakcie projekcji bez przerwy bardzo dobrze widać, w którym miejscu powinna być ta przerwa. Się to bardzo, bardzo, bardzo... Nie pamiętam, czy zwróciłem uwagę, czy jest to po prostu między rozdziałami 3 a 4, czy jest gdzie to, tak, jest to dokładnie między rozdziałami...
Tak jest. Kiedy pojawia się zza kadru narracja pana Quentina, to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy film jest przedzielony i kiedy zaczyna się dziać, to wtedy jest przerwa. Staje bardzo dobry i po przerwie już się w sumie tylko dzieje. Jest to bardzo, bardzo, bardzo słuszny moment. To jest pierwszy poziom produkcji. Tak. Drugi poziom projekcji jest taki, że mamy projektor cyfrowy, ale mamy entourage zachowany, to znaczy mamy uwerturę, mamy przerwę. Jest trzeci i poziom, czyli tak zwany dla plebsu, czyli tak zwany poziom polski, to znaczy zamiast uwertury mamy 25 minut ekran w multikinie, a potem mamy film, który od razu się zaczyna i który nie ma przerwy i leci longiem prawie 3 godziny. 167 minut, czyli bez 13. Bez 13, przy czym zaskakująco krótkie napisy jakby nie dokładają się do tego całości projekcji, bo bez napisów ma jakieś 160. No właśnie. Tak jest. A wszyscy wiemy, jak długie napisy były do trwającego 4,5 godziny Władcy Pierścieni, gdy napisy końcowe trwały 78 minut. Zwłaszcza te wersje, fanowskie, tak, wersje specjalne, gdzie były wszystkie nazwiska fanów, którzy tam kupili czy coś tam, nie pamiętam, co trzeba było zrobić, żeby do fan klubu zapisać czy coś takiego. Trzy projekcje, z czego my obejrzeliśmy tą jedyną dostępną nad Wisłą, tudzież nad Wartą, czyli ostateczną, najgorszą, cyfrową, ale wciąż nie zabierającą przyjemności z seansu. Czy mam rację? Masz rację. Filip, należy sobie jasno powiedzieć dwie rzeczy. Rzecz pierwsza. Nie są to bękarty wojny. Nie są to bękarty wojny. Rzecz druga. Nie jest to Django. I rzecz trzecia. Nie są to rezerwowe psy. I trzecia. Chociaż nie są to rezerwowe psy, ale właśnie czwarta rzecz jest taka, że to jest to wszystko po trochu. Dokładnie. Ale to chyba powiedziałeś, że tylko dwie rzeczy trzeba sobie powiedzieć, a tu cztery już wymieniliśmy. Tak jest, bo zainspirowałeś się w trakcie, że... Jesteśmy kontrowersyjni, jest zmieniamy scenariusz w trakcie. Tak jest, no dobrze. Pierwsza rzecz jest taka, nie są to rezerwowe psy, bękarty wojny ani Django, a druga rzecz jest taka, że jest to każdego z tego filmu po trochu. Tak jest. Quentin w tym filmie, Filip, powraca do korzeni zupełnie, no. Masz na myśli zamknięcie ludzi w małym pomieszczeniu, żeby się pozabijali nawzajem? Tak jest i w międzyczasie gdzieś w środku pokazujemy jakiś flashback do wydarzeń, tak, które dowiodły nas do tego punktu. I co jest istotne, bo dużo osób opinię wyrażało, że to przecież, o mój Boże, to się nadaje idealnie do wystawienia na deskach teatru, że to jest sztuka, tak, a, właśnie nie, chciałem powiedzieć, a nie film. Że tak przez połowę tego filmu, pierwszą zwłaszcza, najbardziej film, z którym inny, z którym się ten film kojarzył, no, to jest Ociwo, film Rzeź Romana Polańskiego, gdzie jakby jest podobna dynamika, mała grupa ludzi w jednym pomieszczeniu. Tak, krzyczą na siebie. Tak, i też idealnie po prostu na deski teatru, to chyba zresztą się wywodzi z jakiejś tam... Tak, dokładnie, to była sztuka w oryginale, a tu pan Quentin, bo to było tak, że jeżeli nie wiecie, drodzy słuchacze, nie rezerwowe psy, nie Django i nie bękarty wojny, czyli Nienawistna ósemka, wzięły się początkowo jako zupełnie stuprocentowa kontynuacja filmu Django, gdzie Django miał być głównym bohaterem i miał być w piekle białych ludzi. Czyli innymi słowy, Samuel L. Jackson miał być Django. Tak, starym Django miał być. Tak. Ale pan Quentin stwierdził w trakcie pisania, co ważne, powieści, bo to był punkt wyjścia, że potencjalni widzowie na potencjalnym filmie nie będą się tak chcieli chętnie wczuć w klimat opowieści, jeżeli będą znali moralność głównego bohatera, bo przecież 3 godziny z nim spędzili wcześniej w kinie. Więc zostało to skasowane i przemianowane na, powiedzmy, że sequel, bo dzieje się w tym samym uniwersum, chociaż w ogóle wszystko się dzieje w tym samym uniwersum, co już wiemy oficjalnie, ale dzieje się w tym samym świecie, tylko po prostu kilka lat później, bo Django był tuż przed wybuchem wojny, a my jesteśmy już po wojnie secesyjnej. Tuż po, wręcz. Tak. Kiedy wszyscy czarno-afroksiężnicy są wolni, ale niektórzy mają z tym problem. Ale tak, jeszcze nie lubiani. No właśnie. W ogóle dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem było, ponieważ była cała, się dzieje w tej pasmanterii i że właścicielką tej pasmanterii oczywiście pani była czarna pani z białym mężem, który do tej pory był znany mi głównie ze swojej małej roli w filmie To nie jest kraj dla starych ludzi. Gdzie grał w ogóle tego, nie pamiętam człowieka. Gdzie grał tego właściciela stacji benzynowej, który... który pamiętasz, rozmawiał monetą, z nim, tak, rzucał monetą i powiedział, że miałeś szczęście, że to najszczęśliwszy dzień w filmie, w którym przeprowadził dziwną rozmowę z panem Javierem Bardemem. Także to była do tej pory jedyna rola, Jim Jones, z jakiej go kojarzę.
Ale Filip, nie wyprzedzajmy. Zaczynamy w ogóle od bardzo, bardzo długiego ujęcia na tego Jesusa na krzyżu. Tak, Jesus na krzyżu na śniegu. Tak, i dyliżans, który z oddali powoli się wyłania i ta muzyka, która właśnie od samego Mojej żony, bo moja żona jest taka mądra bardzo, mówię, co to za instrument jest, ale powiedziała, że kurde, nie wiem, ja mówię, jakiś fagot, klarnet, czy jakaś tuba, nie wiem, bo tak brzmiało po dętemu. Widzisz, i właśnie te dęciaki na starcie, one tak wiesz co, chciałem powiedzieć, że nie znam się na muzyce, ale muzyka mi się podobała. Ale wiem, mi się podoba, a co nie. A także przebywałem na tym filmie ze znanym mi muzykiem wybitnym, w związku z tym, który powiedział po filmie, że ale muzyka była mega dobra. W związku z tym uznaję, że muzyka rzeczywiście była dobra. Mi się bardzo podoba, ale czy wcześniej ten znany, słynny muzyk powiedział: wiesz, Hubert, nie podoba mi się ten film, ale muzyka była mega dobra? Czy nie, nie, nic nie powiedział, dobrze, ponieważ z zaskoczenia go film wziął. Rozumiem. Więc tak, długie otwarcie z muzyką. Długie otwarcie i przechodzimy bezpośrednio do pierwszego planu z dwóch właściwie, które mają miejsce w tym filmie. Tak, czyli powóz, czyli dyliżans, tak. Dyliżans, który z czwórką koni, tak, który jedzie i na drodze spotyka pana Samuela L. Jacksona, który wreszcie w filmach Quentina od długiego, długiego czasu doczekał się bardzo znaczącej roli. Tak, i doczekał się bycia pierwszym w napisach. Tak jest, ostatnimi laty, przez wiele ostatnich filmów, właściwie ostatni taki film, gdzie miał dużą rolę, to było Jackie Brown jeszcze, nie? Jackie Brown. Brown miał jeszcze dużą rolę, potem już jakby był totalnie jako bonusowy. Był narratorem w Kill Billu, gdzieś tam, właśnie nie pamiętam. W Kill Billu był pianistą w kościele, tam organistą, tylko sobie siedział. A w Django był w trzecim akcie rasistowskim wylokajem. Która rola była fantastyczna, aczkolwiek trzecioplanowa mimo wszystko, może bardzo, bardzo ważna. Tak jest. Tak jak sobie siedział. Więc gratulujemy panu Samuelowi. He's the black guy in every movie ever. A teraz jest postacią zdecydowanie wiodącą prym. Jakoś nie wiem, z wszystkich trailerów do tej pory wynikało mi przynajmniej w głowie, że Kurt Russell będzie główniejszy. Że Kurt Russell będzie taką miał zdecydowanie główną rolę, a tymczasem on jest ważną postacią, ale wszystko jakby się dzieje poprzez postać Samuela. Tak jest. L. Jacksona, bo tam... On jest spoiwem, Hubert. Tak, zwłaszcza tego śledztwo po przybyciu na miejsce jest takie bardzo... Tutaj widzimy, że cukierek leży tutaj. Bardzo dużo ciekawych takich tych. Więc on jest zdecydowanie najbardziej rozbudowaną postacią. I bardzo mi się podoba sam fakt, jak go pokazują na samym początku. Jakby ktokolwiek miał... Załóżmy, że ktoś nie widział nigdy Samuela L. Jacksona, ergo nie widział żadnego filmu nigdy. Tak jest. Fakt, że siedzi na trzech zamarzniętych trupach na siodle na środku drogi, to od razu pokazuje, że ten gość to jest, wiesz, z nim się nie należy zadawać w ciemnej alejce. I podejrzewam, że wielu ludzi mogło mieć problem z tym pierwszym aktem filmu. To znaczy z tym, że był taki duży, znowaty mocno. To znaczy tak, siedzieli, opowiadamy. Tak, dialogi nie były jakoś super natchnione. No właśnie, nawet, mi zabrakło natchnienia. Tak, nie były takie super natchnione, które wpadają, od razu zapadają w pamięć, ale ja byłem zachwycony zwłaszcza takimi typowymi dla Quentina dłużyznami, to znaczy bardzo długa rozmowa na temat, kto pomoże i w jaki sposób załadować trupy na dach. bardzo długie. A teraz się zbliża. Tak, a teraz odłóż te pistolety na tym kamieniu tam daleko i on idzie do tego kamienia. Nie, że jest cięcie, tylko idzie, tak? Odkłada i wraca. I staje w połowie drogi, a teraz podejść krok bliżej i tak kolejne. Bardzo dobre. Ale to ja tak tylko szybko wtrącę, że tak, faktycznie dialogów nie było natchnionych tylu, bo tak na dobrą sprawę to pamiętam jeden tylko tekst, który wystąpił później w filmie, ale z tego pierwszego aktu to, co mnie serdecznie bardzo rozbawiło, to jak pan Kurt Russell do pani Jennifer Jason Leigh powiedział, że muszą wypracować sobie system znaków. Tak, na przykład, kiedy jak walę cię mocno z łokcia w nos, to masz się zamknąć. Tak jest. Oczywiście poza tym faktem z pierwszego etapu, z pierwszego rozdziału, które to rozdziały tak jak zwykle mają dokładnie tą samą czcionką. Tak, Quentin jest jak Woody Allen. Woody Allen jeden zawsze... font i go używa do końca życia. Dokładnie tak samo, tak jest. Oczywiście najlepszy moment prawdopodobnie to jest punching, który powoduje wypadnięcie wszystkich z tej szansy. Jest bardzo dobry. Naplułaś mi na list, suko. Tak, w związku z tym od razu muszę cię spanczować i wszyscy wypadniemy z tymi szansy. Nie wiem, dlaczego serdecznie mnie to ubawiło sposób, w jaki Kurt Russell wyjechał z tego bieżącego. Tak, list od Abrahama Lincolna dla okazuje się, ale bardzo fajnie są te postaci, mi się bardzo podoba, w jaki sposób są wprowadzane ich historia, to znaczy, że każda kolejna postać się pojawia i jakiś fragment historii tak, pozostałych się postaci gdzieś tam. Zazębiają się i dopowiadają, że a ty jesteś znany z tego, a oprócz tego jeszcze się wydarzyło to.
I tak przez cały film właściwie cała ta historia jest rozbudowana, aż do momentu, który też mnie zupełnie zaskoczył, kiedy to Channing Tatum wyjechał sobie zupełnie znienacka, się pojawił w piwnicy, cytując zresztą pana Hugo Stiglitza, pożegna się z jajami, tak? Jest dokładnie tak samo. Te chyba nawet te same słowa. I co, Filip? I mamy Diligence, w którym najpierw mamy dwie postaci, czyli mamy pana bardzo, bardzo wąsatego Kurta Russella. Najlepsze, ale są tak, one są takie szerokie. One są bardzo zachodzące w bokobrody niemalże, więc respekt dla włosienia. Tak, oraz panią Daisy Domergue, yes. Graną przez Jennifer Jason Leigh, słynną aktorkę, która jest bardzo obleśna i bardzo jest, ona jest fantastyczna, ale jest tak wstrętna, że naprawdę te wszystkie uśmiechy, oblizywanie krwi, glutów, posklejane włosy i oczywiście smarkanie, tak, przez drzwi. Tak, i po smarknięciu bezpośrednio zalotne spojrzenie. Więc nominacja do Oscara, myślę, że trafiona. Bardzo mocno zasłużona, zwłaszcza od momentu, kiedy straciła przednie zęby, co też było bardzo wyraźnie pokazane. Tak, nie będziemy się chować przecież, wiadomo. Tak, i jedziemy sobie w trójkę, dowiadujemy się, że jesteśmy łowcami nagród, że pan Kurt Russell zawsze dowozi żywych, natomiast pan Samuel L. Jackson zawsze dowozi trupy, że pan Samuel L. Jackson był bohaterem wojennym, który walczył po stronie północy, tak jest. I że jest kolegą Abrahama Lincolna, który do niego pisze listy, co jest zresztą bardzo ważnym elementem filmu. Oczywiście. Powraca przez cały film i okazuje się, że na swojej drodze, po tym jak wszyscy wypadają z dyliżansu, tak, spotykają się jeszcze jeden koleś. To też jest bardzo fajne, że tak w ogóle z dupy się będzie, hej, to weźcie mnie, tak biegnę przez siwice. Ktoś idzie, nie? A jak mnie nie weźmiecie, to będzie mieli problem, bo jestem nowym szeryfem. Gówno, tak. Prawda, nie jesteś nowym szeryfem. Jestem, chcesz się przekonać? No i tak oto w dyliżansie pojawia się pan, który z kolei jest bardzo znaczącym reprezentantem wojny po stronie południa. Tak, który jest redneckiem takim. Który troszkę, można to w skrócie jakby powiedzieć, nie pała zbytnią sympatią do pana czarnego, tak, Samuela. A także do jego rasy w ogólności. Tak jest. Ale no cóż, no, jest śnieżyca, trzeba uciekać, musimy się jakoś ratować. Prawda to. Tutaj też dochodzi kolejna informacja o tym, jak to pan Samuel Jackson przy ucieczce z obozu, do którego był... Zjarał mnóstwo ludzi, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, w związku z tym stał się jakby trochę odrzutkiem, tak, zarówno jednej, jak i drugiej strony, więc no co, no musiał zostać łowcą nagród, nie miał innego wyjścia. I dowiadujemy się też, że w czasie wojny był znany z tego, że całe południe na niego polowało i że była za niego rekordowa, tak, nagroda, tak? Która stopniowo potem malała, bo tracił na znaczenie. Ale wszyscy po kolei próbowali, tak, i ginęli bardzo intensywnie, zresztą tym się bardzo chwalił. Tak, ale to jest tylko jakby wstęp. Potem jest moment, który bardzo mi się podoba, kiedy dojeżdżają do w ogóle Pasmanteria Mini. Bardzo, tak. Nie wiem dlaczego to się tak nazywa ten lokal, ale jest to super. Jest jakieś schronisko w ogóle górskie, które jest na trasie, bardzo się okazuje, tak, wielu dyliżansów. I cała ten kolejna bardzo quentinowska rzecz, to znaczy cała ta otoczka pod tytułem dojechaliśmy na miejsce i musimy się teraz usadowić na miejscu, tak, jest bardzo, bardzo rozwleczona. Jest tak rozwleczona, jak tylko się da. Dyskutowanie o tym, kto konie w ogóle wbijanie tych słupków. Strasznie długo w ogóle trwało, bez, tak. W ogóle dziwaczne, które potem nie miało żadnego znaczenia, bo nie było. Ja myślałem, że to będzie jakiś znany, dobry jakiś punkt fabularny będzie z tym powiązany. Tak, zgubią się w śnieżycy i kto znajdzie ten sznurek, ten wróci do na domku. Na przykład coś takiego. A się okazało, że to w ogóle nie było powrotu już do tego tematu, ale przez 5 minut wbijali te słupki i te... Ja myślę, że to po prostu jest jeden echo tych inspiracji pana Quentina, który oprócz swojego własnego filmu posiłkował się cosiem. Też zresztą z Kurtem Russellem, a tam, jak wiemy, ten chodzenie po Antarktydzie między budynkami na zewnątrz, kiedy szaleje śnieżyca, musi wymagać sznureczka, więc obstawiam, że to był taki jego, wiesz... Tak, i bardzo, bardzo otytłany w te wszystkie koce i ten Meksykanin. Meksykanin, który właśnie bo jest strasznie ciekawy. Ja bym przekonany w ogóle, że on, że ta broda to jest sztuczna, że się okaże, że on ją zdejmie w trakcie filmu, że w ogóle on jest super chudy na przykład pod tym wszystkim, że to jest tylko taki, wiesz, taki trik, ale nie, on był taki, señor, tak, come in.
Tak, bardzo dobry. Tak, jest w ogóle, Meksykanin Bob. Tak, Bob. I co też zresztą jest, nie wiem, czy pamiętasz, w Bękartach wojny też był. Też był Bob? Tak, w rodzinie Szoszany to był and Uncle Bob. Uncle Bob. Nie pamiętam, ale okej. Okay. Tak, w związku z tym i docieram na miejsce i fantastyczna scena, znaczy scena, fantastyczny motyw pod tytułem musisz przybić drzwi, nie? Tak. Musisz użyć dwóch desek. A, i wszyscy krzyczą na ziemię, nie? Najpierw otwórz skopa, otwórz skopa. Rozwleczone tak samo i że... I to ile to się chyba z 4 razy powtarzało w ciągu całego filmu, co kto wchodził do środka, to otwórz skopa, musisz użyć desek, szybciej. Oczywiście przeklinanie tak. Obowiązkowo na kolegów, na deski, na pogodę i na nigersów, którzy po prostu słowo niger padało w tym filmie po kontrowersjach, jakie były w filmie Django. To znaczy po tym, jak to bardzo nadużywane to było słowo, to Quentin, jak widać, poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że fuck it, zrobimy dokładnie to samo. No ale prawdopodobnie tak to było, no, te 150 lat temu, 200, więc I'm sorry, ale come on. Tak jest, ale dojeżdżamy do pasmanterii Mini i okazuje się, że Mini nie ma, ani jej męża, kochanego Dave'a, czy tam słodkiego Dave'a, która podobno pojechała do mamy. Okazuje się, że za to na miejscu jest Meksykanin Bob oraz piąty jest pod podłogą i nie wiemy jeszcze, dokładnie. Że jest tam. Ale jest pan Bob, jest pan Tim Roth, który gra Kata, czekaj, jak on się nazywał? Oswaldo Mowbray. Oswaldo, bardzo ładne imię. Jest pan Joe Gage, czyli Michael Madsen, siedzący po cichu przy stoliku. Nie, Michael Madsen. Jest Michael Madsen, właśnie, może tak, jest Michael Madsen. I kto jest? Zgubiłem kogoś? Jest starszy pan, który jest generałem. Okay, pan generał konfederacki, siedzący przy tym, pod kocem, przy kominku. I grający sobie w szachy. Tak jest. Z panem Katem Oswaldo. Tutaj wiem, Filip, że z twojego lifestyle'owego bloga z recenzji, że tobie z tych postaci drugoplanowych, jakby czy tam może nie tych głównych protagonistów, najbardziej przypadł do gustu pan Tim Roth. Tak, najbardziej szarżował swoją postacią i on był nieobecnym Christophem Waltzem tego filmu. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja bardzo dużo odbierałem z jego postaci takiego właśnie klimatu Christophera Waltza, to znaczy to chyba miał być on, nawet tak mi się wydaje. Tak mi się też wydaje, że gdzieś tam w trakcie w castingu było, ale się nie dogadali, czy nie było czasu, czy coś tam, jakaś przeszkoda się pojawiła, ale sam fajnie, jak mówię, yeah. Yeah, jest bardzo szalenie, jest najbardziej karykaturalna postać ze wszystkich, ale bardzo, bardzo urocza. Yes. I bardzo mi się podobała jego wywód, który był bardzo prawdziwy na temat potrzeby posiadania kata czym się różni sprawiedliwość od samosądu. Bardzo fajne, też takie bardzo quentinowskie rozważania na tematy takie, które z głównym wątkiem, no, nie mają może za zbyt wiele wspólnego. Budują świat przynajmniej i wiarygodność postaci i być może prawdziwy kat. Chociaż wtedy jakby nie miałem w ogóle inaczej. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nie szukałem jeszcze tajemnicy w tym wszystkim, bo też jakby niezwykłem szukać w filmach Quentina Tarantino, że tu jest, wiesz, jest jakaś tajemnica. Nie? Chciałem powiedzieć, że tajemnica była bardzo fajna, bo nawet jak w momencie, kiedy ktoś powie, jeden z nich nie jest tym, za kogo się podaje, już okazuje się, że nikt nie jest tym, za kogo się podaje, w związku z tym mamy tutaj zdecydowanie... Jeden lub dwóch współpracuje z tą tu oto dziewczyną. W związku z tym mamy od czasów rezerwowych psów, czy tam wściekłych psów rezerwuar Dogs, to chyba wściekłe psy było. Psy z rezerwuaru. Mamy rozbudowanie sytuacji, bo tam była jedna osoba, która nie jest tym, za kogo się podaje, tutaj nikt nie jest tym, za kogo się podaje, w związku z tym jest pewien progres fabularny, tak? Tak jest. Tak, ale no, też chciałem zwrócić uwagę na dekoracje, które tam były, bo ta chatka była tak szalenie urocza, było w niej tyle szajsu, ale było to tak fajnie rozstawione. Nie miałbym nic przeciwko, żeby tam, proszę pana, spędzić sympatyczny dzień lub dwa. Tak. W okolicznościach przyrody, bez morderczych sukinsynów. Tak, jest i zatrutej kawy. A propos kawy, właśnie, Filip, tak samo jak przy okazji, nie wiem, Quentin Tarantino chyba oprócz fetyszu stóp, który trochę mu przeszedł w ostatnich filmach, teraz zauważyłem... Teraz nie było pretekstu, bo raz, że kobieta była tylko jedna, dwa, było strasznie zimno, więc trudno było stopy pokazać. No i kobieta też nie była zbyt jakby taka, że chciałoby się jej stopy oglądać. Ale... ostatnio u Quentina zauważono właśnie fetysz napojowy, tak samo jak w Django po prostu były te sceny z piwem, które sprawiały, się chciało piwa napić, przecież jak on nalewał to piwo, to było takie, chcę piwo. To tak tutaj, dopóki kawa nie została zatruta. Miałeś ochotę na kawę? Miałem taką wielką ochotę w trakcie tego filmu popijać kawę z takiego, jeszcze taką, wiesz, taką, nie wiem, rozpuszczalną nawet kawę, bo taką zwykłą parzoną kawę z jakiegoś kubka wielkiego. Ja jestem odporny na kawę, więc to nie zrobiło na mnie wrażenia, ale
absolutnie rozumiem. Ale ewidentnie kawa była bardzo ważnym elementem, no, kurde, nawet fabularnych plan. Oni cały czas tam pili kawę, to było fajne. Potem się okazało, że to była zguba ich wszystkich praktycznie. No tak, był jeszcze Woźnica, zapomnieliśmy powiedzieć, że jeszcze Woźnica. Pan Obi. Pan Obi, który to była bardzo dobra humorystyczna scena pod tytułem ten, nie? Jak wrócił z tego mrozu. Tak, nienawidzę was, nigdy tam nie wyjdę, falajcie się wszyscy, nie? Idę pod koc. I ty przy tym ognisku się walnął po prostu. No, nie wiem, myślałem, że nie wiem, umrze tam przy tym ognisku albo coś takiego. Okazuje się, że umarł w trochę gorszy później sposób. Trochę gorzej, trochę brutalniej. Tak jest, ale tak. Dowiadujemy się, że są tam te postaci i dowiadujemy się stopniowo, co każda z tych postaci sobą reprezentuje, przynajmniej na tym etapie, tak? Tak jest. Znaczy pan Kurt Russell, który nie ufa nikomu, w związku z tym chodzi po wszystkich, ale chodzi po wszystkich, zabiera im bronię, rozmontowuje je i mówi, a ty co tu robisz? Nie wyglądasz na takiego, co by chciał mamę odwiedzić. Ale tutaj Michael Madsen pokazał, że czasami Michael Madsen jest super jako Michael Madsen. W momencie, kiedy powiedział, przecież święta u matki, to fantastyczna rzecz. To było takie nieprawdziwe, to było takie super. No to było, ale widać, to że on bezczelnie kłamił. Polaka, Hubert, każdy Polak mówi, tak, no wraca się do mamy na święta przecież. Od tak niepamiętnych jest czasów. Ale taki koleś, przecież święta u matki, to fantastyczna rzecz. A co tu piszesz? No co, moją historię? Ja w niej jestem, dopiero przyszedłeś, więc spokojnie. Tak jest. I dowiadujemy się, że pan właśnie Oswaldo Mowbray jest katem w mieście, do którego wszyscy się udają. On będzie wieszał panią Daisy, jak tylko dojadą do Red Rock. Tak, że pan, jak on jest? Joe Gage. Że pan Joe Gage jedzie do matki w okolice tego miasta. Tak, że pan stary konfederat Szuka syna. Szuka, umawia się z grabarzem, żeby pochować syna. Żeby tak na grobek wybrać dla syna, który zaginął parę lat temu. I prawdopodobnie nie żyje. I prawdopodobnie nie żyje. Potem się dowiedzieliśmy, że rzeczywiście nie żyje. I dowiedzieliśmy się też, że pan Samuel L. Jackson ma podejrzenia od samego początku w stosunku do całej tej sytuacji, ponieważ wie więcej na temat tego miejsca niż pozostali. Ale nie ujawnia tych informacji. Nie ujawnia tak tego, a i po kolei ujawnia je w odpowiednim czasie. I pierwszy konflikt, jaki nam się pojawia bardzo intensywny, to jest właśnie konflikt między panem Samuelem Jacksonem i dziadkiem z Konfederatów, ponieważ okazuje się, że walczyli po przeciwnych stronach barykady. Tak, i że pan generał Konfederatów w sposób dość brutalny wyrżnął wszystkich czarnoskórych jeńców, jakich w trakcie tej bitwy złapali. I pan Samuel Jackson bardzo chętnie by go zastrzelił, ale nie może tego zrobić, bo pan szeryf głupkowaty tak, jest fanboyem po jest prostu wielkim fanboyem, generała. Tak, w związku z tym od razu mamy podział jasny na to, kto z kim trzyma. Dokładnie. Od samego początku, po czym zostaje to bardzo, bardzo zmienione, trzeba przyznać. Jedna rzecz prowadzi do drugiej, Filip, i co się dzieje? Proszę pana, to sam motyw, który doprowadził do śmierci pana generała, mi się bardzo podoba, bo Samuel Jackson jako główny bohater to każe sobie zaskarbiać sympatię widzów i tak przez jest większą część filmów to robi, no bo właśnie tam ma się wydaje się taki bystry, tak, i ten bystry, jest porządny, dokładnie, w sumie że ma zabija, ale bad guyów dokładnie jest ma wysoko rozwiniętą moralność, więc z tym mówi, no kurde, Samuel swój gość zawsze jest, był jest swoim pokrzywdzonym gościem, czarnoskórym mniejszością, więc on walczy o prawo do życia w imieniu wszystkich swoich ziomków. Więc kiedy po prostu puszcza w niepamięć wszystkie o Belgii i mówi, masz stary dziadu konfederacie, masz generale, masz tu zupkę, zjedz sobie, no, mogę posiedzieć, pogadajmy, tak, wymieńmy się historiami wojennymi, szacunek, dzieliliśmy pole bitwy, tak, więc to możemy bardzo porozmawiać. Powiedział, tak, a ten z no tym, my z tak tym, tak. Dzieliłem pole bitwy, więc możemy porozmawiać, porozmawialiśmy i w momencie, kiedy zupełnie przypadkiem tak zostawił tą broń przy panu generale i zaczął opowiadać. Że znałem twojego syna. Tak, on był jednym z tych, którzy przyszli na moją górkę, żeby tak, to pozbawić mnie najbardziej życia. Mi się podobało wtedy, kiedy nagroda wynosiła 4000. Tak, no właśnie, twój syn się nie porwał jak 30 000, więc wiadomo. I to było pierwsze duże zaskoczenie tego filmu, tak jak generalnie wiedziałem, że będzie brutalnie, będzie zabawnie, będzie przegadane i w ogóle, to w momencie, kiedy Samuel Jackson pokusił się o retrospekcję na temat tego, jak spotkał syna pana generała, jak zacieśnili więzy, w jakich okolicznościach i gdzie wielokrotnie pojawiało się, nie pamiętam, jak to było na napisach, czy to była pyta? Nie, kutanga. Moją wielką czarną kutangę, nie? Więc jakby obrazowość historii, które zresztą pokazane, bo nakręcili, tak? Kiedy Samuel Jackson
nie tyle torturował jakby fizycznie syna, tylko po prostu wziął go na mróz i kazał mu uprawiać seks oralny ze swoją wielką kutangą. To się mówi profesjonalizm, no, i zmusił go do innych czynności seksualnych. Dobrze, ty... Znaczy, bardzo ważnym elementem całej tej opowieści, która mnie w ogóle już sprawiła, że powiedziałem, o Jezu, to było to, jak on opowiadał, że on szedł goły przez ten mróz i że nigdy w życiu nie był taki zmarznięty, tak, i że błagał mnie tylko o koc, tak, a ja zamiast tego zaproponowałem mu moją wielką czarną kutangę, która była nabrzmiała i ciepła, ciepła bardzo. Tak. W ogóle, what the fuck? I jeszcze stałem się i śmiałem. Tak, i ten taki totalnie ohydny śmiech po prostu. Który potem powrócił w ostatniej scenie, kiedy te patrzyli, jak sobie pani dynda na tym. To było takie, what the fuck? Więc w tym momencie stwierdziłem, że Samuel Jackson jest sukinsynem pierwszej wody. I mimo tego, że jest super, bo to jest Samuel Jackson, Nick Fury, Jules z Pulp Fiction i wszystko w ogóle, no to jednak fakt, że torturował seksualnie i psychicznie i temperaturowo synka, który fakt, chciał go zabić, ale on miał jak ten, jak Ewan McGregor w epizodzie trzecim miał, wiesz, I have the high ground, tak jest. Więc prawda, no wykorzystał ten high ground i nie tyle zmaltretował, co po prostu zlikwidował syna w sposób dosyć. No, tak, no i to całym celem tej opowieści było to, żeby zmusić pana generała do tego, aby po broń sięgnął jako pierwszy. Tak jest. Po broń, którą zupełnie przypadkowo Samuel Jackson zostawił w jego okolicy. Żeby mógł go po prostu zastrzelić bezkarnie. Tak, ponieważ sięgnął po broń jako pierwszy, zgodnie z niepisanym prawem Dzikiego Zachodu. Bang, bang. Tak, jeśli ktoś do ciebie mierzy z broni, możesz go bezkarnie zastrzelić. I tutaj wjeżdża ciekawostka, bo pan generał został zastrzelony i padł był na pysk, podziurawiony kulami, więc chłopcy potem go cielsko wynieśli z domku na śnieżek. A w oryginalnej wersji pan scenariusza, pan generał trafiony kulami wpadł do ogniska i się sfajczył był na węgielek, ale a to tego nie wiedziałem. No, uznali, że w zimowej sytuacji, kiedy wszyscy są w drewnianym domu pokrytym starymi, pewnie wiesz, zapchlonymi jakimiś bawołami. To płonący, tak, stary płonący człowiek. Stary człowiek sprawił, żeby wszyscy byli płonącymi ludźmi, więc oszczędzono być może właśnie ze względu na, powiedzmy, że realizm sytuacji i nie było mega odrzutu, tylko po prostu spadł z fotela. Tak jest i w tym momencie następuje cięcie i w prawilnej wersji projekcji powinien teraz nastąpić 15-minutowy antrakt. Tak. Idziemy na siku. Idziemy na siku, idziemy, o, do, widzisz, nie, idziemy do foyer porozmawiać, tak, na temat dotychczasowej fabuły i przygotowujemy się psychicznie na ciąg dalszy. Tak, podobno były dzwonki. Znaczy nie dzwonki, tylko że, bo to widziałem te wskazówki projekcyjne i w tych wskazówkach projekcyjnych było, że na czas antraktu projektor musi chodzić, bo tamte 15 minut jest w rolce, tylko jest czarny ekran i przez ostatnie chyba 3 czy 5 minut antraktu jest muzyka, która znowu narasta. I sygnalizuje, że będzie Hubert, się zbliżać. A nie wiem, czy pamiętasz, tu jest dygresja, jak bodajże to w tym roku będzie 14 lat temu, jak poszliśmy do Kinepolis na I nie ma mocnych, to tam też był antrakt. Tak, tylko antrakt służył do tego, aby dzieciaki, które o godzinie 11 poszły na film z rodzicami i dwójką dorosłych mężczyzn, dokładnie. Czyli my studenci, którzy wtedy chodzili nałogowo do Kinepolis, tak? Tak jest. Mogły się wybiegać i to polegało na tym, tak, że w połowie filmu światło się zapalało na 10 minut, dzieciaki biegały w kółko przed ekranem, tak, przez 10 minut, po czym ekran, na miejsce, tak, i film robiło dalej. Się ciemno i to było bardzo przyjemne, trzeba przyznać. Ale zupełnie się tego nie spodziewałem. To było ja tak, też że... no. Nie wiedziałem, że tak będzie, ale no, okay, dobrze, no fajnie, dobry odpoczynek, można było i siku, wiesz, można było kupić sobie dodatkowe jakieś snaki w snack barze. W związku z tym nie było to złe, ale nie, tutaj antrakt jest raczej, wiesz, celem przedyskutowania walorów intelektualnych po pierwszej części. Po czyjej stronie pan stoi, drogi współidu? Tak jest, można porozmawiać o tym, czy się lubi czarnuchów, czy się nie lubi czarnuchów, w skrócie po tym filmie. Cytując jedyną książkę pana Eduardo Mendozy, którą przeczytałem, czyli Przygoda fryzjera damskiego, być może padłoby w takiej hipotetycznej sytuacji zdanie, które padło też w tej książce, czyli
czarnuchy kurwiszony do gazu. Na przykład, ale to jest cytat z książki, więc wiadomo. Więc tak, Filip, chciałem powiedzieć, że jesteś szalenie odczytany. I bardzo zaskakujące jest, że akurat ten cytat zapamiętałeś. Bo mnie rozbawił szalenie, bo bohaterem książki między innymi był nie do końca kumaty, wielki czarnoskóry Hiszpan, tak jest. Który nie zwrócił uwagi na fakt, że bar jest reklamowany swastyką świecącą i że po wejściu do środka jest napisane czarnuchy kurwiszony do gazu. Tak jest. Filip, w związku z tym mamy antrakt i po antrakcie pojawia się coś, czego jeszcze nie było do tej pory w tym filmie, to znaczy pojawia się narracja zza kadru. Innymi słowy, ego Quentina Tarantino jest tak wielkie, że nawet jeśli nie pasuje do filmu, to i tak się tam wpierdzieli, choćby w postaci głosu. Tak jest, tak jak do Django wpierdzielił się w postaci australijskiego kowboja, tak. Który się wysadza tak dynamitem. Tak jest. To tutaj w postaci tego, kim do tej pory był Samuel Jackson. Dokładnie. Czyli narratorem, który mówi, że od czasu, kiedy zostawiliśmy naszych przyjaciół, minęło około 15 minut, w tym czasie wynieśliśmy zwłoki generała, a pan Samuel Jackson popija sobie brandy, tak. Ponieważ jest przekonany, że to, co zrobił, jest w pełni legalne i się niczym nie martwi. Ale, moi drodzy, tutaj intryga się zagęszcza, ponieważ okazuje się, że w międzyczasie, kiedy wszyscy patrzyli na to, jak pan Samuel Jackson opowiada swoją obleśną historię i zabija pana generała, ktoś zatruł kawę. I okazuje się, że jedyną osobą, która widziała, kto zatruł kawę, jest pani Daisy. Jest pani Daisy, która w związku z tym tytuł tego rozdziału, który jest rozdziałem czwartym, to Domergiu ma tajemnicę. Tak jest, tajemnica Domergiu. Yeah. I od samego początku wkraczamy w świat pani Domergiu, tym razem przenosimy się jakby w jej punkt widzenia. To znaczy zaczynam od tego, ej, a mogę pograć sobie na tej gitarze, nie? Dokładnie. Mogę sobie pograć na tej gitarze i zaczyna grać piosenkę, a w tym czasie, nie wiem czy też tak miałeś, że przez cały ten czas, kiedy ona śpiewała tą piosenkę, nie, to właśnie to w tle się działy różne rzeczy, no. Ale ja przez cały ten czas miałem tylko oczy na tym dzbanku kawy, który tam w tle był i czekałem, aż ktoś wreszcie podejdzie i sobie naleje i się go napije, czy nie? Bardzo klasyczny motyw. Znaczy ona na pierwszym planie gra na gitarze, ale ja patrzę tylko na ten rozmazany dzbanek w tle i chyba takie było założenie, nie, że... Dokładnie, ale ona też tak już potem nalewa sobie. Tak, jak już sobie nalewa, to tak, to bardzo to było widać, że przemyślane. Ale tak, w związku z tym tak, jest sobie ten dzbanek, który teraz staje się centrum w ogóle akcji. I co? I pierwsze dwie osoby, które nalewają sobie kawy do dzbanka, to jest pan Kurt Russell i pan woźnica Obi. Tak, pierwszy jest pan woźnica Obi, który pije sobie kawę, jak gdyby nigdy nic, a potem pan Kurt Russell także pije sobie kawę, jakby nigdy nic i dyskutuje z panią Daisy, która to w pewnym zupełnie niespodziewanym momencie dyskusja zostaje przerwana. Wiedziałem, że zatruta jest kawa, w związku z tym wiedziałem, że coś się wydarzy. Ale nie wiedziałem, że to się wydarzy. Chociaż po chwili zastanowiłem się, że u Quentina pasuje, właśnie to musiało się wydarzyć. Czyli bardzo obfite żyganie krwią. Ale bardzo, bardzo intensywne i bardzo obfite. Taki prysznic, tak. Tak ewidentny po prostu efekt pod tytułem kręcimy kolesia z boku tu rurka a tu jest, tak? Rurkę ma przyklejoną do policzka i leci wielka... I to też na pewno ukłon w kierunku klasycznych motywów, bo przecież co to za problem wstawić komputerowe żygi. Tak, ale nie dość, że kawa jest zatruta, w związku z tym można pokazać to, że nie wiem, trochę piany leci, trochę krwi leci. Nie, po prostu musi prysnąć, wyżygują swoje wnętrzności. Tak, i to wyżykują to w sposób bardzo, bardzo intensywny, a kiedy już się wydaje, że już to ohydniejsze być nie może, to pan Kurt Russell wyżyguje całą tą krew na twarz po prostu. Tak, pani Daisy. To jest takie w ogóle na zasadzie... Boże. Która na tym etapie, trzeba dodać, pani właśnie przed chwilą wybił jej zęby pod tytułem, bijąc ją po twarzy, wybił jej przednie zęby. Dwóch przednich tych, dwóch jedyneczek nie ma. I jest cała obryzgana swoją krwią, a następnie krwią połączoną z żygami pana Kurta Russella. I to jest takie po tej scenie, tak się mówi, Quentin. Quentin nigdy nie dorasta po prostu. It's funny, cause he's fat, albo że się spierdział, albo się zesrał, tak, wszystko jest śmieszne. Tak, i oprócz tego, że nie dorasta i wciąż go bawi po prostu taka ohydna, obleśna przemoc, to jeszcze jakby eskaluje z każdym filmem to. Bo mimo to, że w Kill Billu tej krwi było dużo, dużo więcej w trakcie pojedynku. Ona była taka kreskówkowa, w sensie te odcięte, równo pięknie odcięte ramiona, tak? Tak, a poza tym ten element czarno-białości też tutaj to złagodził. Natomiast tutaj już kompletnie bez żadnych oporów, po prostu pokazujemy tryskającą z różnych otworów krew i zresztą potem rozpadająca głowa była, myślę, równie ciekawym efektem. Rozpadająca się głowa. Ale ja chciałem powiedzieć, że na pewno rozpadająca się głowa. Mówimy o panu Meksykanie Bobie. Tak? Meksykańczyku. Panu Bobie, który dostał z dwóch lów
Samuela Jacksona prosto w pysk, to identyczny efekt i prawdopodobnie jestem przekonany, że w ogóle ten sam koleś składał kukiełkę, to było to samo, co stało się z panem Hitlerem w Django. Wróć, w Benkartach. Tak, kiedy rozstrzelali mu głowę dokładnie na małe, krwawe kawałeczki. Nie, ja myślę, że Quentin to pewnie do sprawdzenia jest w napisach i pod, na 100% tak jest, ale pewnie ma swojego człowieka zaufanego od, człowieka od krwi, flaków i rozpadających się mózgów, tak? Dokładnie. Zresztą w tym filmie dużo jeszcze innych rzeczy się pojawiało, łącznie z mózgiem brata, który ląduje po raz kolejny na twarzy pani Daisy. Ona przyjmowała dużo wydzielin, tak, które niekoniecznie powinny być na zewnątrz. Jezus Maria. Jak sobie o tym pomyślę, jaka jest bardzo, jaki jest kontrast w ogóle między tą pierwszą częścią filmu, a drugą częścią tak, filmu. Tam siedzimy i gadamy, trochę się nie lubimy, są tu jakieś animozje, proszę pana, ale powiedzmy, że jest to cywilizowane, bo tylko się wyzywamy. Tutaj z kolei na myśl przyszedł inny film, z którym Quentin miał do czynienia, nie był reżyserem, ale bardzo mocno maczał w nim palce, to znaczy od Zmierzchu do świtu, gdzie też jest, pierwsza połowa filmu jest gangsterskim kinem o uciekających bandytach, natomiast vampiry, nagle tak? Zupełnie stąd nie zowąd pojawiają się wampiry i wszyscy są rozgryzani, mają rozpadające się głowy i jakaś jedna wielka krwawa łazia się no z tego... No i tu jest to samo, tylko bez wampirów. Tak, nie? Tylko tu nie ma wampirów, tylko po prostu ci sami ludzie, kiedy już zostają zdemaskowani, to po prostu puszczają w im wszelkie hamulce i pokazują swoją prawdziwą zwierzęcą naturę. Dokładnie, i od tego... ewidentnie widać właśnie, że tak tu zaczyna się druga część filmu, która będzie miała nieco inny wydźwięk niż pierwsza część filmu, więc przygotujcie się widzowie. I tutaj następuje też odwrócenie ról, to znaczy powstaje po tym, jak pan Kurt Russell zupełnie dla mnie niespodziewanie ginie na tak wczesnym etapie i kiedy pan woźnica Obi ginie na tak wczesnym etapie, to powstaje bardzo silny sojusz pomiędzy panem murzyńskim porucznikiem, czy tam majorem armii Unii oraz panem szeryfem z południa. Z maruderów, tak? Tych, co zdezerterowali. Tak, który zyskał sobie zaufanie pana Samuela L. Jacksona tym, że też chciał się napić tej kawy i w ostatniej chwili... Kurt Russell powiedział nie, kawa! Blablabla. Tak jest. I w związku z tym między nim powstaje sojusz i pozostałych członków towarzystwa stawiają pod ścianą i mówią do... I pan Samuel Jackson to przeprowadza swoje śledztwo. Tak. I teraz kładzie wszystkie karty na stół. Ponieważ wie co? Wie przede wszystkim, że to była potrawka, którą przygotowała Mini, ponieważ żadna inna potrawka... Szczerze mówiąc, Filip, wiesz, jaką miałem myśl przez chwilę? No. Jak on mówił, że zdziwiła mnie ta potrawka. No. Byłem z ludzi to jest potrawka? Tak, byłem na tym etapie, że mówię, nie, to nie będzie tak, że oni tą Mini pokroili i zrobili z niej potrawkę, nie? Ale byłem gotowy, żeby... Żeby przełknąć tą pigułę, tak? Tak jest, ale okazało się, że całe szczęście chodziło tylko o to, że pan Samuel Jackson próbował wielu potrawek w swoim życiu. Myślałem, że powiesz, że próbowałem Mini i smakowała tak samo no jak właśnie, potrawka. Bo właśnie on mówi, że co mnie tak do tego skłoniło, żeby tak pomyśleć, to było to, że on mówi, że jadłem tyle już potrawek w swoim życiu i że wszystko jedno, z jakiego były mięsa, zawsze smakowały tak samo. A to smakuje jak żadne inne mięso, więc to jest człowiek. Dokładnie tak myślałem, że tak będzie. Ale nie, okazuje się o to, że po prostu tylko Mini potrafiła zrobić taką potrawkę. A drugą rzecz, którą trzymał od samego początku, a teraz to mówi, że słuchaj Bob, raczej niemożliwe, żebyś tutaj Mini zostawiła ci pod opieką swoją pasmanterię. Nienawidzi Meksykanów. Tak, ponieważ lubi prawie wszystkich, ale nienawidzi Meksykanów, dlatego wisiał tutaj znaczek psom i Meksykanom wstęp zbrojony, ale potem musieli go zdjąć, bo zaczęli wpuszczać tu psy. Tak. You're lying, senior Bob. Tak, i teraz tak, teraz nazywam cię kłamcą, po czym zabija go bardzo bezczelnie. Tak. Wkładając wspomniane dwie kulki w twarz. Ale w pierwszej wkładając mu jedną kulkę w tors, a następnie po przewróceniu dwie kulki w twarz, po czym łeb mu się rozpada i co bardziej mnie rozbawiło, jak się dowiedział, ile jest warty ten Meksykanin. Tak, że tyle pieniędzy. To teraz jest gówno wart, już mu nie ma. Identyfikacja jest utrudniona. Dokładnie tak. I teraz następuje bardzo, bardzo, bardzo też taki quentinowski motyw, to znaczy dokładnie tak jak w Benkartach wojny, to znaczy wszyscy zaczynają strzelać do wszystkich w pewnym momencie i wszyscy są ranni i wszyscy są umierający nagle zupełnie, ni stąd, ni zowąd. To znaczy... Bo moje pierwsze skojarzenie z tej filmu było takie, że to jest scena z baru w Benkartach wojny rozciągnięta na... Ten fragment, to jest te półtorej godziny, powiedzmy, bo to jest ta druga część filmu. Tak samo jak scena w Benkartach wojny, sama jedna scena trwała ponad 20 minut, to tutaj jest to jest półtorej godziny. 90, no. Tak jest.
Ale tak, ale i bardzo mi się podoba motyw pod tytułem przygłupawy, ale jednak mimo wszystko nie taki przygłupawy pan szeryf. Mówi, ja obstawiam, że to on, bo jest brzydki, tak, nie? Tak. A miał potem powiedział, tak, to ja za trójkę, wiedziałem! To było bardzo dobre. I okazuje się, że tak, pan John Gage, pan Joe Gage zatruł kawę, ale jest to zupełnie nieważne, ponieważ oni wszyscy są w zmowie tak naprawdę. I w tym momencie przystępujemy do szczelania. Aha, i bardzo mi się podobało w tym filmie sposób, w jaki osoby mówią w zwolnionym tempie. To znaczy mówią tak, jakby właśnie były... Nie... Nagrane w zwolnionym tempie tak, i że takie... To... Tak, jakby były nagrane normalnie i dźwięku, zwolnione. Tak, tak, no. Bo... Też tak jakby, na to uwagę. Jakby w staroświecki sposób zwolnione tempo zrobione, co było bardzo fajne i bardzo mi się podobało, że w tym końcowym etapie Samuel L. Jackson mówił w zwolnionym tempie, natomiast pozostali mówili normalnie, jak już leżał na tym łóżku. Był taki moment, że oni gadali... No bo on się wykrwawiał strasznie. Jajca mu Hubert krwawiły, więc... ale wtedy mówisz w zwolnionym tempie. A dlaczego mu jajca krwawiły? Bo po tym, jak nastaje rzeź, znaczy wszyscy strzelają do wszystkich, tak? Nagle się okazuje, że ktoś jest pod podłogą. Że ktoś jest pod podłogą i że to jest kolejny bandyta i że jest to Channing Tatum. Channing all over my Tatum. Tak, który okazuje się, przechodzimy do następnego rozdziału, który jest flashbackiem, który tak ma nam wyjaśnić, kim są panowie w domku, co tak naprawdę zaszło. Czyli czterej pasażerowie. Tak jest. I tu mi się podobało, że pan Quentin znalazł miejsce dla swojej ulubionej kaskaderki, tak, pani Zoe Bell z Death Proof. Tak, zawsze z moją połówką naszej wspólnej żony czekamy na cameo pani Zoe Bell, która zawsze jest tą samą postacią. Znaczy jest taką wesołą australijską, tak, wesołą babką z Nowej Zelandii. Tak, pasuje wesoła babka z Nowej Zelandii też, kurde, w XIX wieku, tak, w Wyoming, w Stanach. Tak, jest, zawsze jest tą samą postacią i zawsze jest fantastyczną, po prostu optymistycznym elementem każdego filmu. Ale tak, zaczynamy flashback od tego, że wracamy do pierwszego ujęcia, to znaczy diligence ten poprzedni, tak, przejeżdża obok tego samego krzyża, idzie tą samą trasą, dojeżdża do Passementerii. Okazuje się, że w diligence są czterej pasażerowie, powozi diligencem starszy pan oraz babka z Nowej Zelandii. No bo tak. Tak, i dowiadujemy się, że Mini jest czarnoskóra, tak, że ma męża, który lubi faktycznie bardzo siedzieć w swoim fotelu, że jedyną postacią, która była tym, za kogo się podawała, jest starszy pan generał, który zupełnie przypadkiem akurat tędy przejeżdżał i od dwóch dni tam siedzi i nikt go nie lubi, bo i on nie lubi być w tym miejscu, bo jest u czarnoskórego właściciela, który co nie sprawia mu przyjemności. Przecież wiadomo. I pojawia się czterech pasażerów, czyli trzech znanych już nam, oraz Channing Tatum, który okazuje się docelowo być... bratem pani Daisy Domergue. I Hubert, czy miałeś takie samo wrażenie, znaczy takie samo, to nie jest moje wrażenie, ale wrażenie internetu, że tak jak są aktorzy, których Tarantino wybiera celowo, bo on wie, że będą pasować, chociaż wydaje się, że nie... To, że w efekcie, w produkcie końcowym wszystko gra, to podobno wielu osobom zgrzytał Channing Tatum, że po prostu wziął się znikąd, że nie pasował, że nie wygląda na kowboja, że te ulizane włosy to nie i że on nie i w ogóle nie. Zaskoczyłem, właśnie jak zobaczyłem napisy, Channing Tatum, to się zastanawiam. Ale ja w ogóle zapomniałem o nim, widziałem ten napis, ale jako, że film trwa 16 lat, to po, wiesz, 7 latach oglądania filmu w ogóle nie pamiętałem już, że napisy początkowe wymieniały między innymi tegoż aktora, więc fakt, że się pojawił, to mówię... Wow. Nie, to znaczy to, co mi się bardziej podobało, coś mi się bardzo podobało, to znaczy to, że on jest bratem tej babki, która jest wredna, głupia, wstrętna i obrzydliwa. A on się wydaje, że jest super sympatyczny. A on jest tak sympatyczny, w ogóle wykształcony, zna wszystkie języki świata i tak. Zna wszystkie języki świata, jest taki po czym okazuje się, że jest jej bratem, więc jak to się mogło. Są, wiesz, rodzeństwem z różnych tych ojców, chyba. I że jest szefem gangu i że jest najbardziej w ogóle najdroższym bandytą na świecie. 50 tysięcy dolarów, Hubert, to jest, wiesz, łobosz. 60 portions. Myślę, że jest wart 60 porcji. Tak, magicznego chlebka. A to powinna być znowu kolejna dygresja, że ten chleb w tym, to naprawdę nie był efekt, nie? Tak, komputerowy, ja wiem, to jest tak. I że bardzo długo spędzali, znaczy samą technikę, jak zamienić wodę w ten chlebek, to szybko opanowali, bo to jakiś tam polimer, coś tam. Ale najwięcej czasu spędzi na tym, jaką fakturę nadać i kolory tej bułeczce, żeby wyglądała odpowiednio.
odpowiednio pożywnie, ale nie ładnie. Dokładnie. Tak, ale chciałem powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi o środowisko Reddita, to jest dygresja Star Warsowa po raz kolejny, tak. Zdanie 60 portions weszło do bardzo, bardzo kulturowego obiegu. Tak? To znaczy tak, znaczy zawsze kiedy jest kwestia ceny, ile coś jest warte to i tak dalej, to zawsze piszą 60 portions. Super. Więc mili Państwo, jakby na przykład dajmy na to, że jakimś którym trafiliście na nasz podcast, podcast Hammerzeit, najlepszy podcast w Polsce, po raz pierwszy i zastanawialiście się, tak rozmawiamy o tym filmie o Quentinie Tarantino, jesteśmy oczytani, jak już ustaliliśmy i w ogóle, tak? Czy jesteśmy w stanie w najmniej stosownej sytuacji wtrącić coś o Gwiezdnych Wojnach? Odpowiedź mi, tak, jesteśmy. W każdej sytuacji można zawsze coś wtrącić o Gwiezdnych Wojnach. Ale tak, film, nie wiem, no nie, ja nie miałem problemu z Channingiem. Ja też nie wiem, ja po prostu go lubię, ale wydaje mi się, że jest strasznie sympatyczny, więc nie chcę gra, chłopak, kurde. Teraz będzie u braci Coen, zaraz za miesiąc będzie tańcował w marynarskim stroju, więc w ogóle... The more Channing, the merrier. To znaczy, nie oszukujmy się, no jeśli chodzi o jakby postać i aktorstwo i ten, to nie był w czołówce tego filmu zdecydowanie. Nie, ale nie gryzł mi się z resztą. Ale nie był tak, nie był tak, że jakoś, wpasował się. Yeah. W każdym bądź razie pan Channing Tatum siedzący w piwnicy, po tym jak odstrzeliwuje jądra panu Samuelowi L. Jacksonowi, mamy ten flashback, tak. I widzimy jak dochodzi do sytuacji, kiedy oni podjeżdżają do tego przybytku i tylko tym razem widzimy to od drugiej strony, jak się tam szykują do odgrywania swoich ról. Bardzo mi się, jak szybko pogoda się zmieniła. Jeśli chodzi o Channinga, to bardzo mi się podobała jego rozmowa właśnie ze starym generałem na temat tego, co teraz zrobią. Dokładnie. Że on się im przyda, bo doda takiego klimatu, doda autentyczności i że słuchaj, właściwie to masz przerąbane, ale jeszcze dogadamy, nie jest tak źle. Się, tak. Możesz jeszcze z tego jakoś wyjść. Wystarczy, że będziesz miłym, starszym panem, który będzie siedział. Nie rozmawiaj z nikim. Tak, nie będzie z nikim rozmawiał, będzie, powie, może się przedstawi. Nie? Tak, i może zaśnie, tak, bo to umiecie może robić. Może najlepiej sobie zaśniesz i będziesz sobie tutaj siedział na foteliku i budował klimat, nie? To wtedy się rozjedziemy i nikomu nic się złego nie stanie. No i pan generał ewidentnie na to przystał. I potem powracamy do teraźniejszości, która wygląda w ten sposób, że pan Samuel Jackson leży na łóżku, umierając właściwie. Tak. Pan szeryf głupokowaty, postrzelony, też praktycznie umierając, ledwo chodzi, ale mają broń, to jest ich zaleta. To szybko się wtrącę znowu, że to ja też przeczytałem z ciekawostek, bo nie pamiętałem tego, że tu jest zamiana ran, które ci sami aktorzy odnieśli w Django. W Django Samuel Jackson był ranny w nogę, a pan Walton Goggins był ranny w jądra. Rzeczywiście. Tymczasem flip. Rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi. A tymczasem pan Channing Tatum dalej siedzi w piwnicy, a jego siostra dalej siedzi na podłodze przykuta do Kurta Russella. To zło. Przynajmniej przytomny był, że się przykuł tuż przed śmiercią, bo wiedział, że coś jest nie tak. Tak, więc przykuta do zwłok Kurta Russella, obrzygana jego krwią siedzi sobie i kontempluje rzeczywistość. Ale okazuje się, że ona też od początku wie, kim są ci wszyscy ludzie. Bo to nie jest tak, że jedna lub dwie osoby współpracują z panią Jennifer Jason, tylko wszystkie, które były w chatce. Tak, są członkami tego samego gangu. Tak, są członkami tego samego gangu i ich celem było odbicie siostry szefa, zanim zostanie dostarczona do miasta. Tak. A w mieście, kto jest w mieście? A w mieście jest... 15 członków gangu, bardzo groźnie. Nie ma, nikt w ten moment w to nie wierzy. Ale ona mówi, że jest. Także jeśli by się im tu nie udało, to mają ją odbić w mieście, a jeśli nie przyjadą oni, to mają roznieść miasto w pył. Tak jest. Zasadniczo. Ale nikt w to nie uwierzył i generalnie nakłaniamy pana Channinga na Duma, żeby wychylił się z piwnicy. No, ej, chodź. No, chodź. Wyrzuć broń, a teraz wyrzuć drugą broń. Nie mam drugiej broni. To lepiej weź, wyciągnij ją. Tak, wyciągnij z dupy, bo zabije twoją siostrę. Wyciągnij ją z dupy, bo zabije twoją siostrę i wtedy wylatuje druga broń. To też było bardzo zabawne. Tak. I co, pan Channing to tam wychyla się z piwnicy, po czym automatycznie dostaje kulę w mózg i dlaczego? Kawałki tego mózgu lądują po raz kolejny na facjacie jego siostry, co też... No cóż, no. Ona nie jest... Jedyna kobieta w tym filmie, która przeżyła dłużej niż, wiesz, 3 minuty, w związku z czym... Tak jest, pan Oswaldo jest ciężko ranny i mówi, że właściwie na pewno umrę za chwilę. No. Pan Joe Gage nie jest ranny, ponieważ w ostatniej chwili powiedział, nie mam broni w trakcie strzelaniny. Tak. W związku z tym siedzi przy stole, przy którym wcześniej została podłożona broń na później. I próbuje po chwili tą broń wykorzystać, ale na szczęście przytomnie zostaje też zastrzelony. Oczywiście. I w tym momencie zostajemy w sytuacji, w której
mamy postać pani Daisy, mamy postać pana Samuela i mamy postać pana szeryfa, który nie lubi pana Samuela, bo jest czarnym przeciwnikiem wojennym. Ja wiem, ale są jednak trochę po tej samej stronie. Ale jednocześnie jest osobą chaotyczną, praworządną, można tak powiedzieć. Tak. W związku z tym też nie pała miłością do pani Daisy. Ale pani Daisy zaczyna mówić, słuchaj, jak teraz weźmiesz i zastrzelisz tego czarnocha. To możesz sobie wziąć tego, on za chwilę umrze, możesz sobie wziąć tego i możesz sobie wziąć tego. A co z twoim bratem? Nie, brat jest mój. Bez przesady, robisz się już zachłanny, bardzo mi się podobały negocjacje, A co z twoim bratem? I kiedy już myślimy, że się da przekonać i że Samuel Jackson już ma przerąbane, to okazuje się, że on jednak mówi no deal. I pragnie zastrzelić panią Daisy, ale nie zdąży, bo mówi nagle, o nie czuję się najlepiej. I się przewraca. I jest posiadaczem broni nabitej, tak jest, która leży w zasięgu pani Daisy, ale nie do końca. Gdyż 100 kg Kurta Russella jest przyczepiona do niej. Jakby było mało jeszcze ochytstwa i po prostu strzelania i krwi i rozbryzgów, to co musi zrobić pani Daisy, żeby dotrzeć do broni? No trzeba się uwolnić od Kurta Russella, a jak wszyscy wiemy z wielokrotnych naszych nasiadówek w lesie, Hubert, pod ostrzałem, trzeba odciąć rękę osoby, do której jest się przyczepionym. Tak, w związku z tym... Odrąbać ją tasakiem czy nożem, już nie pamiętam. Coś tam wisiało na ścianie, tylko co to było? Duże ostrze, no. Nie coś ważne. Ostrego, co w każdym razie odrąbało rękę pana Kurta Russella i ona z tą ręką przywiązaną próbuje sięgnąć broni, ale pan szeryf oczywiście budzi... Wake up, white boy. Tak, budzi się w ostatniej sekundzie i szczela do niej, nie zabijawszy jej. Tak. Ponieważ nagle powraca legenda pana Kurta Russella, który jak miał na imię? John Ruth, Hangman. John the Hangman Ruth, który znany jest z tego, że nie zabija swoich... Tylko dostarcza katowi, żeby zawisły te osoby. A ponieważ kat też się okazał zdrajcą, no to musiał nastąpić samosąd, czyli pan Samuel Jackson w ostatniej scenie filmu i pan Walter Goggins. Jest. Walter Goggins postanawiają, że powieszą panią Daisy. A co? Co też czynią i obserwują sobie, jak ładnie sobie dynda i się śmieją do rozpuku. I czytają list i napisy końcowe. Tak, a następnie powraca historia, o którym w ogóle zapomnieliśmy, listu, który okazał się oczywiście totalną ściemą i wszyscy, pan szeryf, o dziwo, głupkowaty szeryf, jako jedyny się skumał, że to jest naprawdę, że to musi być ściema, bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak. I czarny generał major, który jest zhańbiony, tak, coś tu nie gra. Tak, że byli przyjaciółmi i to naprawdę ściema? No oczywiście, nie? Okazuje się, że list był tylko przykrywką, żeby zyskać przychylną opinię białych ludzi, tak? I w ostatniej scenie czytają sobie ten list i mówią, no to bardzo dobry był ładny ten detal, akcent, tak, fajnie, ten detal, że żona mnie woła, bo chyba już trzeba iść spać. I że tak powiem, panowie wspólnie sobie umierają. W to myślę oczywiście, bo wiesz, może przyjechała jakaś karetka Uber, amerykańska. Nie oszukujmy się, umierają i następuje koniec filmu. I co? I film się skończył, leci muzyka znowu pan Ennio Morricone, a ty se co myślisz? A ja sobie myślę, co się wydarzyło w ogóle? What the fuck, man? Ponieważ ta druga połowa filmu zdecydowanie minęła dużo szybciej niż pierwsza, więc w związku z tym pierwsza moja myśl jest takie, co się właściwie wydarzyło? Nie? Nagle przyspieszyło, tak, o co chodzi? Jak doszliśmy od tego do tego, nie? Co było bardzo ciekawe, a potem sobie pomyślałem, klasyczny Quentin. Klasyczny Quentin. I potem... No nie miałem jakichś głębokich przemyśleń po tym filmie, bo wydaje mi się, że to nie był taki film. Najważniejsze moje przemyślenie było takie, że kurde, podobało mi się, no, że on wciąż umie robić te filmy. To są jego filmy, ewidentny styl z każdej po prostu sekundy celuloidu, tudzież pliku AVI wyziera. I nie były to Benkarty, nie był to Django, jeśli chodzi o jakość i rozrywkę dostarczoną w trakcie seansu. Ale wciąż na tyle wysoko, że absolutnie nie ma mowy o na przykład najgorszym filmie Quentina Tarantino, który zjada własny ogon, co też się pojawiło w internecie. Mnie jest bardzo ciężko w ogóle powiedzieć najgorszy film Quentina Tarantino, bo ja mam bardzo, bardzo duży sentyment do Quentina i każdy jego film jest dla mnie jakimś takim fajnym dziełkiem, ponieważ wiem, że on... No bo ja po prostu bardzo lubię ten klimat, ja... Czuję to jego kino, tak mi się wydaje. Z którymi mi się wszystkie jego filmy, no, łącznie z Death Proof, który jest chyba zjechany najbardziej z jego filmów przez krytykę.
Natomiast dla mnie jest ten film też bardzo fajny, ponieważ ja uwielbiam te proste cięcia montażowe, to ten sposób, w jaki Kurt Russell je te naczosy, te piękne tyłki kobiece, które się tam kręcą, scena przecież z lapdance'em jest, no jest fantastyczna. Postać pani Zoe Bell, która jest też jak zwykle Zoe Bell, ten kopniak w twarz kończący ten film. Ale ja dokładnie pamiętam, jak to, co mówiliśmy w ostatniej scenie Death Proof, jak one już go złapały, wyciągnęły go z samochodu, to mówimy, muszą go zabić i wygrać i to powinien być koniec filmu. Tak, i dokładnie jest tak, jest cios jest, i dosłownie w połowie podskoku świętującego jest stoplatka i koniec. To jest bardzo... Więc ja do Quentina mam na tyle dużą słabość, że jakby wszystkie jego filmy uważam za świetne. I z Nienawistną ósemką nie jest inaczej. Nie jest inaczej, uważam, że film jest świetny. Uważam, że film powraca do tego, co Quentin robił najlepiej w latach młodości. To znaczy prosta historia, w sposób trochę zaowulowany, opowiedziana. Dużo brutalności i bardzo fajne, wyraziste postaci. Jest. Natomiast nie ma tego, co w ostatnich filmach, bo zarówno Benkarty, jak i Django, oprócz tego wątku takiego rozrywkowego stricte, to jednak niosły ze sobą jakieś takie przesłanie na temat czy to samej wojny, czy w tym wypadku też niewolnictwa. Było to taki fajny, właśnie rozrywkowy, popkulturowy sposób, pokazane jakieś takie prawdziwe, intensywne problemy. Tutaj też się to jakby pojawiało momentami, nie? Gdzie były te... Ale trochę mniej tu było. Ale tak, to było zdecydowanie stonowane i tutaj styl i sama kwestia, jak postaci między sobą się zachowują i te interakcje między nimi. Klasyczny Quentin. Wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli, marsz do kina. Nie powinniście słuchać, tylko właściwie. No właśnie, jeżeli nie przewincie. Sorry, spoilery. Będą spoilery. Marsz do kina, jeśli jeszcze nie widzieliście, ponieważ Quentina trzeba zobaczyć. Muzyka również robi robotę. W związku z tym, Quentin po raz kolejny, good job. Tak jest, jest spoko, Quentin. Jest spoko. Jest spoko. Gratulujemy serdecznie. Nie dostał zbyt wielu nominacji, ale ten domyślnie pani Jennifer Jason Leigh i panu Ennio Morricone możemy pokibicować. Za zdjęcia myślę, że tutaj nominacja właśnie za film, zdjęcia ja nie jest, wiem. Jest... Ja nie wiem, czy ja mogę panu Ennio Morricone kibicować, bo... Bo my jesteśmy John Williams for life. No serce właśnie nakazuje. Nie, ja rozumiem. Ja tak mówię, tak jak nie wygra nic z Django... Ja ciągle Django mówię. Nic z Nienawistnej ósemki, to absolutnie nie będzie mi przykro, bo kategorie są dosyć mocno obsadzone w tym roku. Ale tak chciałem powiedzieć, że jakby pan od zdjęć tą nominację... Trochę mam wrażenie, że dostał dlatego, że o mój Boże, wiesz, wskrzesiliśmy starą technologię. Tak, że technologia, ponieważ że jest... nie było jakichś takich radykalnie fantastycznych ujęć. No. No dokładnie, no były po prostu bardzo ładne krajobrazy zestawione z ciasnymi, ale wciąż pełnymi oddechu kadrami wewnątrz. No właśnie szatki. Chciałem powiedzieć, że właśnie jak na takie małe pomieszczenie, to zaskakująco pełne były te kadry zawsze. Było, czuło się całe pomieszczenie. Wszystko super, ale nie żebym został powalony na łopatki, ale też inna sprawa, gdybyśmy mieli okazję obejrzeć wersję prawidłową, to na pewno byśmy to zrobili i prawdopodobnie doznania były trochę inne. Tak, bo trzeba przyznać, że w normalnym takim plebsowym kinie i normalnym plebsowym cyfrowym projektorze, to jedyne czym się objawiała jakby fantastyczność tego formatu jest trochę bardziej panoramiczny obraz i dużo obniżony, nie wiem, przynajmniej w multikinie jest tak, że ten obraz, nie wiem czy... On zawsze do dołu, tak? Równają? Tak, że on był właśnie do dołu wyrównany, w związku z tym bardzo dziwnie to wyglądało, ponieważ w górnej części ekranu było bardzo, bardzo dużo wolnego miejsca. To w Cinema City puścili na środku. Czyli troszkę paska u góry zostawionego i troszkę paska na dole. Słuchaczu, idź do kina i słuchaczu, znasz takie coś jak Marvel? Myślisz, że słuchacz zna? Myślę, że zna takie coś. Filip! Myślę, że to jest bardzo dobry moment przed zmianą tematu i przed zmianą tematu na Marvel. Proszę. Powiedzieć o pewnej drobnej rzeczy społeczno-towarzysko-marketingowej. Otóż, drogi słuchaczu, jakiś czas temu nawiązaliśmy, niedawny czas temu, czego mogłeś się dowiedzieć z różnych naszych kanałów społecznościowych. Wielu kanałów, które obsadzamy. Tak jest. Nawiązaliśmy, miejmy nadzieję, długą i owocną współpracę z forum marvelcomics.pl.
zwane także jako forum Avalon, które to forum zawiera bardzo szereg dużo informacji oraz jak to forum? No. Oraz ciekawostek dla każdego miłośnika komiksów Marvela i nie tylko. Ja sobie na przykład, żeby nie było, żeby ja zrobiłem, ja wiesz, ja tam wlazłem i poklikałem i w ogóle koledzy po fachu, więc wiesz, poczytałem sobie recenzję i odczucia generalnie tak, że podoba się, że na przykład Jessica Jones, nie, Daredevil, wszystko spoko, ale na co zwróciłem uwagę, pan kolega, którego ksywki nie pamiętam, ale nauczymy się i jakby co, to będziemy pamiętać. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Recenzowawszy serial Marvel's Jessica Jones, że bardzo mu się podoba, że tak silna bohaterka i w ogóle, ale zwrócił uwagę i potraktował to jako wadę na coś, co w ogóle absolutnie, wiesz, koło ucha. To znaczy, że jest zbyt brutalny i na niektóre sceny musiał patrzeć przez palce. Ja się tak zastanawiam, ale że gdzie? I że Daredevil też miał jakby w tym klimacie, bo też trochę był krwawości i w ogóle, że załatwiał to trochę lepiej, że jak na przykład pan Kingpin walił pana złego drzwiami w łeb, to że kamerka, wiesz, dyskretnie została skierowana trochę dalej i za cholerę nie mogłem sobie przypomnieć ani jednej sceny w Jessica Jones, która mogłaby podpadać pod taką straszną brutalność, nie licząc ojca z wyrwanymi ręcami w ostatnim odcinku. Nie wiem, no ewentualnie psychiczna brutalność pod tytułem psychiczna rodzice brutalność, w windzie. Tak, okej, okay, psychiczna brutalność, ale to nie było, w ogóle nie było dla takiego, chyba że po prostu jesteśmy tak zniszczeni już, wiesz. Bardzo możliwe, wszystko, że jesteśmy już znieczuleni totalnie. Ale to tak mnie zaciekawiło, że można odebrać serial, który mimo wszystko, choć dla dorosłych i zrobiony na poważnie, to wciąż jest, no dobra, nie telewizyjną produkcją, ale ogólnodostępną produkcją, która nie sili się na kontrowersje, a mimo wszystko, że ktoś znalazł tam taki aspekt, który go trochę zabolał. Filip, forum Avalon jest po prostu pełne, dużo dobrze, bardziej wrażliwych spektrum, tak, od nas ludzi i należy się z tym liczyć. Jak chcecie brutalną prawdę, jak w tętnie pulsu, to idźcie do nas. Nie, jak tak, a jeśli chcecie szerokie spektrum, to na Avalon. Jeśli chcecie szerokie spektrum i dużo, dużo więcej konkretnej wiedzy na temat uniwersum Marvela i komiksów z tegoż, tak, to tam, idźcie tam, ponieważ wiedzę. Nasza wiedza jest minimalna, natomiast tam znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje i jeszcze chciałem dodać, że. Gdyby jednak ktoś wszedłszy na to forum, no, stwierdził, że czegoś mu tam brakuje, albo coś jest nie tak, jak powinno być, no, 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 to już w najbliższej przyszłości będzie miał sam okazję osobiście to zmienić, ponieważ doszły mnie słuchy, Filip. Masz wieści z dobrego źródła? Tak, że planowana jest intensywna ankieta dla użytkowników, która ma usprawnić działanie całego serwisu i forum. Pięknie, czyli i, o czym chcesz poczytać? Każdy może wejść i powiedzieć, co ja chcę tam zobaczyć i normalnie powie i to się wtedy pojawi. Prawie, że możemy to zagwarantować. Ale jak już jesteśmy w temacie Marvela, to, no to co chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wrócił w przerwie, która trwa 7 lat, wrócił inny serial, o którym właściwie wiele osób zapomniało. Że zanim była Jessica Jones, to telewizyjne uniwersum Marvela, tak, miało inną silną bohaterkę. Bardzo silną, nawet może nie fizycznie, ale wiesz, psychicznie, ponieważ w tych czasach taka silna kobieca postać, no, która to agentka powraca w drugim sezonie 10-odcinkowym mini serialu, można w sumie powiedzieć. No, można. Agentka Carter. Agentka Carter sezon drugi wystartował od razu 2 odcinkami, ale zgodnie z tradycją tego, że nie oglądamy dokładnie tych samych rzeczy w tych samych ilościach, ja obejrzałem 1 odcinek, Hubert obejrzał odcinki 2. Oczywiście. Oczywiście. W związku z tym moja wiedza jest dużo większa na ten temat, tak, i mogę się zespoilować wszystko. Dobrze, jaka jest ostatnia scena drugiego odcinka? Nie mów, co jest wcześniej, tylko ostatnia scena drugiego odcinka. Ostatnia scena drugiego odcinka. W ostatniej scenie drugiego odcinka pojawia się blond kobieta, która ma taką czarną kreskę na czole. Aha! Jest to zatrważające. Dobrze, bardzo dziękuję. No, fajny spoiler, podoba mi się. Bo w końcówce pierwszego odcinka pojawia się coś, co ja nazwałem grawitonium, a ty mnie chciałeś naprostować, że jednak nie? Mm-mm. Znaczy, nie, my z kolei z moją połówką naszej wspólnej żony obstawialiśmy, że to ma większy związek mimo wszystko z tym portalem do zaświatów, z agentów tarczy, ale prawdopodobnie nie jest to ani to, ani to, ale jest to kolejna substancja, która jest... Jest dużo substancji, które robią blablabla w stazie, tak zawieszone. I są zamknięte w różnych pojemnikach. Tak? Jest kolejna substancja w pojemniku. Ale tak, Filip, zacznijmy od początku. Agentka Carter trafia do Los Angeles. Bardzo jakby przytomne i delikatnie wprowadzona zmiana krajobrazu, bo znowu Nowy Jork, no fajnie Nowy Jork, tam się fajnie działo, ale
Twój kolega cię potrzebuje, jedź do niego, bo zamarzło jezioro. Tak, okazuje się, że pan kolega z kulą jest teraz szefem Los Angeleskiego oddziału SSR, który nie mieści się już w agencji telefonicznej, tylko w agencji castingowej, która zajmuje się odrzucaniem wszystkich kandydatów. To jest bardzo dobre. Ma źle wydrukowany numer w gazecie i nie ma plakatów, ale jest, i tak ich znajdują. Tak, jest pani sekretarka, która siedzi tam cały dzień i odrzuca różnych nieudacznych aktorów. Jest to bardzo dobra robota. I okazuje się, że pani agentka Carter jest tam sprowadzona po raz kolejny poprzez siłę tak zwanego seksizmu. To znaczy pan nowy szef blondasek, tak, po tym jak zostaje złapana czarna wdowa Dottie Underwood z pierwszego sezonu, stwierdza agentko Carter, spadaj. Ja się nią zajmę, tak, bo jestem silnym mężczyzną. Ja się nią zajmę i to jest bardzo, bardzo mnie rozbawiła sytuacja pod tym, w której okazuje się, że po tym jak ją oddala od śledztwa, wjeżdża pan Red z różowych lat 70. i zabiera podejrzaną. Mówi, ja. I niestety jest to postać, na którą patrzę i widzę tylko tatę. Tata Eryka z różowych lat 70. W drugim odcinku Filip pojawia się kolejna postać, która w innym serialu gra tatę pewnej postaci, nie będę ci spoilował którą, i której też ja za cholerę nie mogę oddzielić od tej postaci. Jezu, Al Bundy. Nie, ale będziesz wiedział, o kogo chodzi. Bardzo chętnie. W związku z tym pani agentka Carter trafia do Los Angeles, gdzie przez zupełnym przypadkiem czeka na nią pan Jarvis. No jest. I musi być zabawna scena powiązana z ekscentyzmem Howarda Starka, Fleming. Bo przecież pan Howard musi sobie zwozić różne rzeczy. Czy tak, to też jest jakoś rozwinięte, bo tak wzdechnąłeś, czy nie? Tak, jest bardzo rozwinięte. Zarówno pana Starka, ponieważ w drugiej części pani agentka Carter udaje się w podróż pewną samochodem pana Starka, który służy do samochód randkowy, który ma takie funkcje jak przyciemnianie okien. Pięknie. Jednym przyciskiem poziomowanie kanapa, tak, foteli. Pod jednym przyciskiem schowek z szampanem. Kurde. Oraz zupełnie przypadkowo pod jednym przyciskiem jest lokalizator, gdzie wysyłamy alarm i można mnie znaleźć. Całe szczęście. Tak. Na pewno się przyda. Tak jest. I Filip, co można powiedzieć o tym, jak ewoluował ten serial na podstawie pierwszego odcinka, bo dwóch odcinków, to znaczy jest jeszcze bardziej wystylizowany. Strasznie, po prostu mam wrażenie, że jakby ten pierwszy odcinek to się skupiał tylko na tym, żeby pokazać, jak dużo ciekawszym wizualnie czasem są lata 40. czy tam może, nie minęło tyle miesięcy, nie? To jest wciąż 40, bo wtedy był 46. Tak. Stroje, muzyka, taka eleganckość w wysławianiu się, pozdrawia i wszystko jest takie słoneczne, takie radosne. Właśnie ten filtr, który jest na obraz nałożony, tak, jest cieplutki. Zupełnie od razu ci pokazuje, jesteś w przeszłości, jesteś w złotej erze kina. I chociaż mam dokładnie zerowe pojęcie na temat, no dobra, prawie zerowe, bo oglądałem Smallville, ale to się nie liczy, na temat seriali nowych z uniwersum DC i teraz tym nowym, tam co Avengersi są DC-owscy, nie? Tak, że tam spotkali się, Legends of Tomorrow. Tak jest. To tak sobie myślę, no pewnie się podoba, jest fajne, Flash jest podobno super i w ogóle, ale że to wszystko jest współczesne i że właśnie DC nie ma tego serialu takiego stylowego, a tu po prostu agentka Carter robi robotę doskonale i myślę sobie, nie spytałem, ale myślę sobie, że druga połówka żony bardzo się ucieszyła, że wróciła Peggy Carter, bo jest raz, że jest silna kobieca bohaterka znowu, która daje sobie radę wyśmienicie i znowu ma plan, jak trochę jak Batman, nie? Plan dla planu awaryjnego. Tak jest. To właśnie, że będą spódnice, będą sukienki, proszę pana, żakiety, kapelusze. O, to drugi odcinek się spodoba, ponieważ są różnego rodzaju, wiesz, imprezy, dancingi i tak dalej. Pięknie. Natomiast jeszcze na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Proszę. Znaczy, pierwsze, że tu też w tej klimatyczności i budowaniu tego klimatu samo to właśnie przeniesienie do Los Angeles, gdzie są te palmy, właśnie flamingi, słoneczko, plaża, tak, morze, Hollywood po prostu. I Hollywoodland. Tak, Hollywoodland, przepraszam. Yeah. Hollywoodland i cały ta otoczka kalifornijska. Bardzo sprzyja. Tak. A druga rzecz, nie wiem, czy od razu w pierwszym odcinku zostało to zaadresowane.
nie wiem, czy pamiętasz, w przypadku pierwszej Agentki Carter mówiliśmy o tym, Yogi to postępowy politycznie serial, że pokazuje problem seksizmu w latach 40. i tak dalej, no. Ale że nie ma ani jednej czarnoskórej postaci, to tutaj już w pierwszym odcinku pojawia się bardzo znacząca postać i w drugim odcinku jest ona bardzo rozbudowana, ponieważ w drugim odcinku dowiadujemy się trochę na temat przeszłości, to znaczy dowiadujemy się, że jest scena, kiedy pani Peggy Carter jest właśnie z panem naukowcem, tak, udają się trochę, no powiedzmy, że randkują, ale no. Udają się w nocy do piekarni, która sprzedaje pączki i wchodzą tam razem, żeby rozmienić pieniądze i jest taka piękna scena, gdzie pan piekarz, ona mówi, czy może nam pan rozmienić pieniądze, a ona mówi, are you okay, miss? Patrzy na tego murzyna, a pan czarnoskóry, czy afroksiężnik mówi, of course she's okay, nie? A wtedy co pan mówi? I'm not talking to you, boy. Jest, wiesz, to jest taki, jest to tak ewidentnie, nagle tak się mroczny zrobił, wiesz, tak. Że taki realistyczny po prostu że tam cios jeden. Wciąż tacy, co mają obiekcje. Tak, i potem jest cała historia o tym, jak to właśnie, że pan był zdolnym dzieckiem, i że chodził do szkoły, i że się uczył, i że w czasie wojny był inżynierem, i że to spowodowało, że mógł się wykształcić do końca, ale że po wojnie, wiesz, składał papiery do 16 firm i tylko jedna go zatrudniła. Tak jest, widać, że chyba po pierwszym była taka jakaś drobna fala krytyki pod tytułem, że tego problemu nie poruszacie. No to teraz tutaj od razu bardzo. Po prostu tak na dzień dobry atakujemy no i tego. Super. I jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo się spodobała, to znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy na teraz przededniu kolejnego wątku stricte związanego z Hydrą. Ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, to pamiętasz tą przypinkę z tym symbolem. Tak, tego, Tak, i ten symbol jest dokładną kopią symbolu tego odrzuconego kozioła, czy co tam to było. Tak, który też jest, to jest dokładnie symbol Hydry, w związku z tym wydaje mi się, że to jest ówczesna generacja. A ja tak mówię, oczywiście to jest idiotyczne, bo to jest po prostu skojarzyło mi się z A, ale mówię o Avengers, nie? A Avengers, no, nie wiem dlaczego mieliby tam być już w takiej formie. Nie, w drugim ale... odcinku mamy już wprowadzenie, jest pewna, wiesz, organizacja, rada, która się zbiera i tak dalej, ale jeszcze nie jest wyjaśnione, co jeszcze. W każdym razie wydaje mi się, że to będzie wreszcie takie bardzo silne powiązanie agentów tarczy i agentki Carter, to znaczy super. Drążymy dalej historię było... Hydry w wielu, wielu wcieleniach na przestrzeni. Już Red powiedział panu agentowi przystojnemu młodemu, że SSR idzie do piachu, bo przecież wojna się skończyła, więc tak, krótko mówiąc, przebudowujemy SSR na SHIELD w tym sezonie. Tak, ale wydaje mi się, że albo to jest w tą stronę właśnie, że przebudowujemy na SHIELD, albo ten pan Red też jest powiązany z tą organizacją, bo powiedział, znam potężnych ludzi, którzy sprawią, że będziesz mógł się, wiesz, dostać do wojny. Okej. W związku z tym albo jest to początek SHIELD, albo jest to początek Hydry w SHIELD. Rozumiesz, że to jest to ziarenko, które zostało tam zapuszczone, żeby przez lata się nabudowują struktury Hydry wewnątrz SHIELD. W każdym razie tak, Filip, będziemy z niecierpliwością śledzić, myślę, kolejne odcinki. Z miłą chęcią, to jest zawsze taka miła odskocznia od standardowych laserów i latających samochodów. No właśnie, chciałbym, że to jest taka fajna. Jesteśmy wciąż w klimacie komiksowo-marvelowo-shieldowo-avengersowym. Tak jest. Ale na tyle daleko, żeby to było coś zupełnie nowego. Świeżość i oryginalnego. Świeżość jest, proszę pana. Jest bardzo fajny oddech przed drugą połową trzeciego sezonu. Czwartego? Trzeciego. Tyle tych rzeczy, dokładnie. Tyle tych sezonu. Więc myślę, że powrócimy do tego tematu, kiedy tych odcinków nazbiera się trochę więcej i będziemy w stanie bardziej tak, globalnie będziemy spekulować. Chyba, że w międzyczasie w tym serialu wydarzy się coś takiego, co sprawi, że zrobimy i wtedy powrócimy do tego. Tak. A jak nie, to bliżej finału lub po finale. I obowiązkowo chciałem jeszcze powiedzieć, proszę. Że pierwsze dwa odcinki, czyli początek drugiego sezonu Agentki Carter jest spoko. Jest spoko. A ja chciałem powiedzieć, Hubert, że dużo jest powrotów i Archiwum X teraz już trwa, nie? Więc chciałem powiedzieć, że jako pożegnanie... Chyba w następnym odcinku będzie trzeba coś powiedzieć. Właśnie wydaje mi się, że ponieważ też mamy dwudniową, przecież tutaj jest podzielona na dwa dni, dzień po dniu, dwa odcinki, więc będziemy, myślę, z uwagą śledzić premierę powrotu agentki Scully i agenta Foxa Muldera do Archiwum X. Tak jest. I myślę, że w kolejnym odcinku przyjrzymy się bliżej tym dwóm odcinkom, a także myślę, możemy też, przynajmniej ty możesz, ponieważ jako bardziej zagorzały jednak miłośnik, możesz mi odświeżyć, co wydarzyło się wcześniej, ponieważ nie będę tego pamiętał, nie oszukujmy się, ani też nie będę czuł specjalnej potrzeby, chyba żeby, dobrze, Hubert, żeby czytać się przed obejrzeniem. Możemy się tak umówić. Także podsumowując, Hateful Eight jest spoko, agentka Carter jest spoko, a za tydzień powrócimy do Archiwum X.
Koniec. 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 Koniec.